Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Kochani, miałem delikatną przerwę od tej gierki. Gra jest po patchu z tego co widziałem, więc mogło być delikatne tam ładowania tekstur i tym podobne, ponieważ wiadomo, że sprzęt, który się uruchamia, potrzebuje, żeby sobie załadować teksturki. W ogóle zauważyłem, że pierwsze uruchomienie zawsze tej gry wiąże się z pewnymi lagami. Możliwe, że coś sobie ta gierka w rejestrze zmienia. Albo na dysku, nie wiem, nie mam pojęcia. Aczkolwiek, co będziemy dzisiaj robić? Już wam mówię, co będziemy dzisiaj robić. Będziemy robić sobie questy główne. Kochani, ja muszę zrobić sobie delikatny zapas na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek, ponieważ wracam dopiero w poniedziałek wieczorkiem, więc mogę mieć potem problem z nagraniem właśnie odcineczków. Ale. Myślę, że to nie będzie problem większy. Idziemy robić questy główne. W ogóle dzisiaj mam jakieś 4 godzinki na nagranie 6 odcinków. Killian! Dwayden! Spal się. Otwieraj, dziadu. Rozumiem, że musimy przyjść z drugiej strony. Jesteś tam? Killian! Chciałem ci się włamać na chatę. No dobra. Włas, nic, 0-0, nic nie ma? Trzeba go otworzyć. No dobra, to otwórzmy. O, nie, wydawało mi się. Zameczek łatwy, więc no problem. Jeszcze ani razu nie straciliśmy wytrychu. Nie ma Killiana. Gdzie jest Killian? No to będziesz mu po szafkach tu grzebał. Aiden. Chciałem powiedzieć Kyle. Ale nie, ty nie jesteś Kyle. Kyle był mądrzejszy. Znacznie mądrzejszy. Jest i Hakon. Pewnie Ka... ma. Kurde, Roberto? Przepraszam. Mam nawóz dla ciebie. Tu Vincenzo. Vincenzo? Ledwo cię słyszę. SP. Zrobili mi nalot. Nie mogę rozmawiać. Zdrajca. Wszystkich nas sprzedał. Aiden, tata poszedł już do wiatraka. Tam się spotkajcie. Dołączę, kiedy tylko będę mógł. Upewnij się tylko, że tata dostanie nam. Dobra, zrobię co mogę. Pośpiesz się. No dobra, ale kto zdrajca? Kto zdradził? Znaczy ja obstawiam na Hakuna, bo... Nadal na mnie polują. Jestem w potrzasku, Aiden. Kolejny patrol. Musisz poradzić sobie beze mnie. Dołącz do ojca. Będę kontaktował się przez radio. Ja i twój ojciec? Sądzisz, że to dobry pomysł? Nie mamy wyboru. Pośpiesz się, proszę. No już biegnę, grzyby ważne są. Bardzo ważne. Grzyby, święta rzecz. Tego się boję. Będę cały czas w kontakcie radiowym. Halo? Vincenzo? Halo? No to chyba z Vincenzo się żegnamy. Nie, tak szczerze to nie wiem, ale... Ale... Chyba troszeczkę się już uczę tego parkouru tutaj. Vincenzo, nie słyszę cię. Co? Co muszę zrobić? No dobra, zagłusza falę. Tylko co my mamy zrobić? Hop. Jesteśmy. Przyniosłem nawóz. Na pewno dasz sobie radę? O, oczywiście, że tak. A jeśli nie, mogę zapytać Vincenzo.
Wiatrak wywołuje zbyt duże zakłócenia. Radio nie działa. No to poradzę sobie sam. To proste jak drut. Na pewno? Wszystko mi wytłumaczył. Spokojnie. Damy... ty i ja damy... Nie ma możliwości, że nie damy... No. Dobra. Właśnie. Proste jak drut. Bomby gotowe. Twoja kolej. Zamontuj ładunki w miejscach, które oznaczył Vincenzo. Podkładanie bomb. Co może pójść źle? Proste jak drut, co? Otóż to. Druty są też krzywe, pamiętaj o tym. Chociaż kogo ja tutaj tłumaczę. Proste jak drut. Dobra, drucie, uspokój się. Inhibitorek. Nowe umiejętności, pięknie, cyk, cyk. Dobra, co ulepszamy? HP? Czy wytrzymałość? Wytrzymałość, a może i nie. HP. Roztrzaskanie. Kurde, to też jest fajne. Rzut po dźgnięciu, w ogóle to jest to dźgnięcie. To by też się przydało. Ale to też jest fajne. Kurde, nie wiem. Walnięcie, dobra, włożenie po ścianach już mamy, więc teraz bieg po ścianie ze skokiem. Tylko odbicie od wroga mi jest potrzebne. Czemu ja w to w ogóle dodałem? Nie rozumiem tego. Podwójny skok. Też jest spoko. Dobra, idziemy na wytrzymałość. Czy dobrze? Nie mam pojęcia, ale nie będę po prostu przedłużał, bo to nie ma sensu. Dobra, to jest ten wiatrak. Jak ja się mam to dostać? Ale chyba już wiem jak. Główny wiatrak Old Villador. Bla bla bla. Rozumiem, że latarkę trzeba wyłączyć. Czy ktoś tutaj jest? Tak jak zwykle. Tu jest. Zamek średni. Nie wiem, czy się nie wpierdzielę przypadkiem. O? Co to było do cholery? Zadzierasz ses? Dokąd go niesie? Won... dziadu. Au. O kurka, wódka, dobra, trochę ich tu jest. Nie mam broni palnej, więc luz, ha. To powiem o SB czy SP? Właśnie, mi się to strasznie SP kojarzy z SB. Służby Bezpieczeństwa. A co służby porządkowe w sumie? Miało być po cichu, ale cię nachaliłem, no co ja poradzę? Nie doskoczysz tu, co? No dobra, trudno. Damy sobie radę inaczej. Op! Dobra, chyba ich zgubiliśmy. Ale w takim razie to już teraz możemy sobie bez problemu latać i się z nimi tłuc. Pierdółki, papieroski. Przeszukaj. Już nic nie ma? Jest czerwona skrzynka. To standardzik. Ostrza zawsze na propsie. No nie, dzień wstał. Wstał dzień, nie chcę. Dajcie mi się przespać najpierw, co? Chłopaki. Może tak być, czy nie może tak być? Czekajcie, dobra. Nie wyszło. Oh fuck. Ewidentnie nie wyszło. Tu chyba nie mieliśmy się dostać. Chyba nie. Ty to jesteś kurwa... Aiden, ty jesteś kurwa taka ciapa. Jezu, jak ja cię nie trawię. Dajcie mi Kayla. O nie, o zmierzchu mogłem.
O, chyba jest coś mieszku. Dobra. Podejście numer 2. Podejście numer 2. Rozumiem, że nam została tylko już jedna miejscówka do zrobienia. No dobra, ale teraz zrobimy to po cichu, więc luz. Ale tak naprawdę to nie, ale... Hop, hop, nie ma mnie. Chyba ja. O, Aiden. Ty ciuć moku jeden. Czego ci brakuje? Dobra, chodzimy tu. Chodzimy agentu. Może tu jest jakieś inne wejście? A może nie? A może nie? Dobra, cyk. Nie no, normalnie jak samolot. Dobra, czekajcie, tędy nie. Ten to jest normalnie jak upośledzony. Normalnie jak upośledzony. Widzę, że chłopaki chyba tylko na dole siedzą, więc luz. Nie to, że mi to przeszkadzało. Dobrze, znowu. Dobra, wchodź. Tu widzę. Rzeczkę lutu. Teczki, mołotowy. Czyli będzie draka. Będzie draka na strażaka. Zamek trudny. O, jak szybko. Pyk. Nie wiem, po co tutaj więcej wytrychów? Lepiej mieć 3. No problem. I jakoś to idzie. Wódka z tego świata, lekkie dresy. W ogóle trzeba się zainteresować tym, co daje nam gra, czyli możliwość wybierania klasy. No i ten się nadal klamer nie nauczył odpinać. Jak człowiek, tylko na siłę wszystko wybrał. Dobra, tu wszystko. Ostatni musimy tu podłożyć. Wiele to pierdolnie? Zgłoś się z powrotem do Alberta. Alberto, biegniemy. Pyk. Okej, okay. Tu jest zejście. Tu jest też zejście. I hoppa! Do wody. Enzo, Alberto, lecimy. Jak mnie tylko zauważył, to nurkuje. Ale chyba nie będziemy nawet musieli. Jak to pizdnie, to ino raz. No, Aiden. Aiden, uspokój się, chłopcze. Aiden, proszę się uspokoić. Hop. Dobra. Alberto. Nie śpimy. Bomby rozmieszczone. Czas na fajerwerki. Czynisz honory? Czynimy czy nie? Może lepiej ty to zrób. Wiem, że to dla ciebie ważne. Nie. Detonator nie działa. To pewne zakłócenia z... Niewiele się stało. Wiatrak stoi, wirnik wciąż pracuje. Obliczenia Vincenzo? Muszą być złe. Zaraz to naprawię. Muszę to skończyć.
Przepraszam was, Brajeczego, za ten dźwięk wiadomości. Zapomniałem. Zapomniałem wyciszyć telefon jak zwykle. Co ty robisz? Uzbrojoną bombę? Zanim especy tu dotrą, dam ci uzbrojoną... uzbrojoną... Nie możemy polegać na detonacji przez radio. Nie przy tych zakłóceniach. Co teraz? Ta bomba z pewnością wysadzi cały wiatrak. Ile mam czasu? Niech policzę. Wybuchnie lada chwila. Biegnij! Ale gdzie ja mam ją umieścić? Gdzie? Musisz zawrócić. I? I umieścić ją w... Położyć przy... Wsadzić do... Generator do rzeki w środku wiatraka, przy podstawie wiatraka. Zostawić pod wiatrakiem? Nie! To by nic nie zdziałało! W środku? W samym środku wiatraka? Potrafię skończyć zdanie bez twojej pomocy! Kurwa, przy generatorze? Do wirnika! Musisz iść na górę do wirnika! Rusz się! Samą górę? Mówisz poważnie? Bomba tyka, Aiden. Naprawdę sądzisz, że to czas na żartowanie? Biegnij, Aiden! Lecimy! Dwie minuty, przecież to jest cały chuj. Ja pierdzielę. O nie, ludziska! Może być problem. Biegnij, run. Jak Hekarim z Yumi, dawaj. Kurde, tu się jeszcze wszystko pozmieniało. Kurde, jak tutaj dotrzeć? To oświetlenie jest takie do dupy. 1-4-5, 1-4-5. No nie mówcie. To są jaja? Kurde, jak umrę, to będą jaja. Będą jaja! O, minuta. No dawaj. Gdzie tu? No dalej! Nie było tematu? Nie pytajcie. No. Nic? No nie. No to jeszcze raz. Dobra, 2 minuty starczy nam bez problemu. Luz, bluz i pierożki. Mamy radę. Już wiemy, że na ten wiernik można wskoczyć. Znaczy na wiernik, na te łopatki. Więc bez problemu. Przepraszam was za te dźwięki, które były wcześniej. Aczkolwiek wczułem się emocjonalnie w tą rozgrywkę. And here we go again. Big. Jezu, ale to oświetlenie to naprawdę tak oślepia. Skakuj. Czyli co, tu? Nie. Tu? Tak. Minuta 30, tu jest mniej czasu, teraz mniej! Kurde, znacznie mniej! Szybko idę, szybko! Chłopcze, szybciej! Jak w God of War! Biegnij, chłopcze! Nie, minuta, nie zdążymy, nie ma opcji. Nie ma takiej, kurde, opcji, nie ma szans! Minuta 6. Aiden, jak ja cię kurwa nienawidzę, ten cymbał, jak klikniesz spację, zamiast się trzymać, to on zapamiętuje przycisk, który kliknąłeś przed chwilą. Zamiast... Jezu, to jest takie głupie. To tak niszczy ten parkour, naprawdę. Totalnie go niszczy.
To tak jakbyście robili combo na przykład, nie wiem, w Tekenie i ta gra zapamiętuje chwilowy przycisk, który wcisnęliście wcześniej, nawet jeżeli go już puściliście. Tak jakby animacja trwała, a przycisk zapamiętany. To jest bez sensu. Naprawdę to jest tak bez sensu. O, i teraz klikam W i on pamięta jeszcze. Skakuj, skakuj, skakuj. No kurwa, wskocz, idioto jebany! To 3 razy sztuka. Dobra, czekamy, czekamy. No spokojnie, to nie ma sensu. Dobra, uff. No dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej. No dalej. No skocz! Oddajcie mi Crane'a. Oddajcie mi Crane'a, proszę, oddajcie mi Crane'a. Niepotrzebnie shift klikam. Dlatego mówię, że jest to mylące bardzo. Ale powiem wam, że tu tak wyliczone jest, no, powiedziałbym, że tak. Jezus, skocz, a cię kurde normalnie chyba walnę. 40 sekund. 36, damy radę, dobra. Plus, plus. Aha. Tu jest. Wy skurwysyny. Co wyście mu zrobili? Dobra, tego pana to ja polubiłem. Tego pana to ja polubiłem, więc i wam na mordy. Własną matkę chcę zatłucz. Dawaj teraz ty. Chodź, coniuszku, z tą pałką. Zuch, chłopak, brawo. No, i to się nazywa kurewsko wielkie bum. Zrobiłem wielkie bum. A ty dobrze się spisałeś? Nie, razem dobrze się spisaliśmy. Gdyby nie ty, wiatrak stałby nadal. Prawie jak fajerwerki w 97. Stary ze mnie dziad. I będzie jeszcze starszy. Daruj sobie, Aiden. Demencji nie mam. Dziękuję, że mi pomogły. Wiem, co o mnie mówią. Oczywiście, że wiem. Powiedz wszystkim, że udało nam się. Dzięki, Vincenzo. Dobrze? Dzięki tobie, Alberto. Nie. Dzięki, Vincenzo, rozumiesz? Wyśmiewają go. Wyśmiewają przeze mnie. Ale po tym,
co teraz zrobiliśmy, przestaną się śmiać. Jego ojciec nie będzie już szalonym nieudacznikiem. Zmusił stróżów prawa do odwrotu. Powiedz im, że to jego zasługa. Obiecaj mi. Dobra, niech ci będzie. I powiedz mu. Powiedz, że... W porządku. Powiem mu. Że jestem dumny. Nigdy mu nie powiedziałem. Synek, jestem z ciebie dumny. Przekażę mu to. Obiecuję. Kurwa. Kurna, no. No i to było mocne. Hayden, niezły pokaz fajerwerków. A teraz czas wynosić się z tego grajdoła. Nie mogę. Muszę załatwić jeszcze jedną sprawę. Nie rozumiesz. Nie ma czasu do stracenia. Możemy przedostać się do centrum. W tym zamieszaniu nikt nie zauważy. Obiecałem Alberto, że przekażę jego synowi wiadomość. Chcesz załatwić swoje sprawy, czy bawić się w harcerzyka? To złe wieści, Hakon. Alberto nie żyje. Rozumiem, ale metro jest puste. Taka szansa może się już drugi raz nie trafić. Jesteś pewny? Nie, to nawet nie ma innej opcji. Muszę znaleźć Vincenzo, Hakon. Obiecałem. Aleś ty kurwa honorowy. Pośpiesz się. Pamiętasz Sarę i Janę? Jak to załatwisz, znajdziesz mnie u nich. Jeśli będziesz żywy. Kurna, naprawdę. Zacząłem lubić tego dziada, no. Kurde, no powiem wam, że Techland umie zagrać na emocjach. Oj, umie. Aż się łezka w oku zakręciła. Powiem szczerze, aż się łezka w oku zakręciła. Oj, te feelingi. Teraz nawet nie wiem, kurde, o czym mogę z wami gadać. No bo to było naprawdę... To było dobre. Może nie sam parkour. Ale naprawdę to było dobre. Oj, dobra. Znajdźmy Vincenzo. Ile 200 metrów. Dobra. Tu była flara gdzieś. Gdzie to flara? Tam jest flara? Dobra, już ci pomagam. Dawaj, dawaj. Nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu do stracenia. Nie wiem, jak ci dziękować za ratunek. Proszę, weź to. Dziękuję. Oj. Ja wiem, że pewnie najczęściej gracze właśnie wybierają... wybierają to, że pomogą Alberto przekazać tą wiadomość ostatnią. Aczkolwiek, no, ja poczułem też takie zobowiązanie. To jest dziwne, bardzo dziwne. I ogólnie wszyscy piszą, że w Dying Light'cie nie da się przywiązać do tych postaci i że za chwilę się nawet ich imiona zapomina i tak dalej. I to jest prawda poniekąd, ale niektóre postacie jednak są takie warte do zapamiętania. Przynajmniej ja to tak odbieram. Czemu to się światło nie świeci? Halo? O kurde. O kurde. Czyli to Karl ich zdradził. Karl, ty synu. Dobra kochani, ale resztę odcinka, znaczy resztę
Tej historii dowiemy się już w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie, pewnie się jeszcze zmieni w tym tygodniu. Bo myślę, że no i to jednak nie będzie w niedzielę. W niedzielę, dobrze mówię, tak, dobra. Niedziela, sobota, Dying Light. Właśnie ten odcinek, który widzicie. Niedziela będzie jednak Country Balls, bo widziałem, że wszedł jakiś patch, więc może jednak pociągniemy jeszcze ten scenariusz. Dobra, dzięki wielkie, pamiętajcie, że harmonogram jest na stronie. Grał dla was Shiro. Hej, hej!